Wiem, że każdy, kto mieszka w Legionowie, chciałby się przeprowadzić do Jabłonowa. Osoby, które wczoraj nie oglądały zmagań, powiemy tylko, że zawodnicy na torze pierwszym, czyli Michał Per i zawodnik na torze trzecim, Sławomir Wilkowski. Wczoraj to czyli bardzo wyrównane pojedynki i tak to dzisiaj będzie wielki. I jak widzicie, nie myliłem się. Mówię, że to będzie określić, który z zawodników. Na pobudkę. To był nie pierwszy. I przed nami seria 62. Na torze szóstym zobaczymy Janusza Budzińskiego.